przeżywają swoje kryzysy, mają gorsze dni, popełniają błędy, ale gwarancją w tych filmach jest happy end i chyba to jest najważniejsze. Ja gwarantuję Państwu gościa wydarzeń. W studiu jest już Piotr Witwicki. Rozmowa z Szymonem Hołownią z Polski 2050 już za moment. Udanego wieczoru i do zobaczenia jutro w wydarzeniach o 18.50. Dobry wieczór, Piotr Witwicki. Zapraszam na gościa wydarzeń. To Szymon Hołownia, wspomniany Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Pójdzie Pan jutro w marszu, do którego wzywa Donald Tusk? Myślę, że to nie jest moment na polityczne demonstracje. Myślę, że to musi być siła obywatelska i przede wszystkim to obywatele dzisiaj i obywatelki Rzeczpospolitej powinni zabierać głos, a nie być zasłaniani przez polityków. Dlatego podzielając ten gniew i to oburzenie na to, co dzieje się w Polsce przez Jarosława Kaczyńskiego, który otwiera kolejną wojnę, czy otworzył kolejną wojnę aborcyjną, której skutki widzimy, jako polityk chcę powstrzymać się od tego typu ruchów, no chyba, dobrze, że... Dobrze, ale ja już muszę to tłumaczyć z jakiegoś politycznego na język polski. To znaczy, pan nie pójdzie, czy pan pójdzie? Nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest miejsce nie i czas dla mnie, dlatego, że wtedy, wie pan, jest polityk na scenie, pojawia się na takiej demonstracji, natychmiast zaczyna wzbudzać uwagę, zaczynają się pojawiać kamery, zaczyna się robić z tego show polityczne. No, ale to chyba a tu na obywatele polega polityka. Głos. Nie, polityka właśnie polega na tym, a zwłaszcza w tej sprawie powinna polegać na tym, żebyśmy wreszcie, my politycy, oddali głos obywatelom. I dlatego chcę zobaczyć i usłyszeć w Polsce nie wolę Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tego, co kobiety powinny zrobić ze swoim życiem, tylko chcę zobaczyć i usłyszeć wolę Polaków. Dlatego mówimy o tym w Polsce 2050, niezależnie od tego, skąd przychodzimy, że to Polacy dzisiaj powinni się wypowiedzieć, a nie politycy. Stąd rozwiązaniem tej sprawy powinno być referendum. Jest pan za referendum? Uważa pan, aby na pewno o takich kwestiach powinno się decydować referendum właśnie? A dlaczego powinno się decydować w samym głosowaniu? To też jest głosowanie. Przecież referendum to jest bardzo silny mandat dania ludziom rzeczywiście, których to dotyczy, którzy mają swoje przekonania, głosu, bez pośrednictwa partii politycznych, które tego typu tematy, również dotyczące życia i śmierci, bardzo często zamieniają na polityczną mielonkę, którą sobie obracają jak chcą. Ja pan odpowiem tak, jakby Szymon Hołownia by odpowiedział 10 lat temu o sprawach życia i śmierci, nie można decydować w referendum. Ale ja to nie jest kwestia do przegłosowania. Zaraz, zaraz. Po pierwsze, to jeżeli nie głosujemy w referendum, to nie głosujemy też w Sejmie, bo i tu jest głosowanie. Jeżeli zdecydujemy, że sprawy dotyczące choćby aborcji należą do takiego nienaruszalnego depozytu praw człowieka, bo jedni mówią nie wolno, bo to są prawa kobiety, a inni ten, nie ma demokracji. No musimy się jakoś dogadać i musimy jakoś ułożyć sprawy w kraju, w którym żyjemy razem. Jak pan sobie wyobraża pytanie w takim referendum? A właśnie przede wszystkim o tym chciałbym mówić, kiedy mówię o referendum i też często o tym mówię, bo mówię o tym od kampanii prezydenckiej. Najtrudniejsze będzie napisanie pytań, tego nie można zrobić. No dobrze, no ale jak pan mówi o tym od kampanii prezydenckiej, to myślę, że listę pojęcia już, jakie te pytania powinny być, pan ma. Nie, ja mam pojęcie o mechanizmie, który musi napisać te pytania. I to jest mechanizm, który obserwowaliśmy w Irlandii, który obserwowaliśmy w bardzo wielu miejscach na świecie. Konsultacji bardzo szerokich, które pozwolą napisać pytania na tyle otwarte, żeby ludzie mogli się wypowiedzieć. Pytania nie sugerujące odpowiedzi. I tego niestety nie można zrobić w tym Sejmie. Dlatego, że Sejm ma prawo korygować pytania referendalne i nie chcielibyśmy tego, żeby ten Sejm w ten sposób postępował. Tak, a więc teraz... referendum zadawać pytania otwarte. Znaczy pytania takie, które będą pozwalały udzielić odpowiedzi, a nie sugerowały tę odpowiedź. Bo jeżeli na przykład PiS zacznie pisać te pytania, to napisze je tak, żeby wyszło na jego. Nie, no dobrze, ale to jeszcze raz, to jak Hołownia by napisał te pytania? Tak, ale żeby... to widzi pan, ja panu mówię, że dla mnie jest ważne to, żebyśmy wiedząc, jakie są różnice między nami, ułożyli te pytania w procesie tak szerokich konsultacji obywatelskich, że wszyscy się zgodzimy i na to są techniki, wiemy jak to się robi, żeby poszli do tego referendum i zagłosowali zgodnie z tym, co czują, myślą i wiedzą o świecie. To się da robić, to robiło wiele krajów, tutaj przykład irlandzki przytaczam, kiedy naród wkurzony na to, jak Kościół z państwem zaczął układać pewne kwestie, zechciał wypowiedzieć się w referendum w różnych kwestiach. To jest ten moment w Polsce, że trzeba to zrobić. Trzeba jak najszybciej w tym Sejmie. A to jest ten moment, żeby teraz to robić? Nie, teraz trzeba wrócić do status quo ante, czyli wrócić do tego, do tej ustawy, która obowiązywała w Polsce przez 27 lat i na którą się wszyscy nie zgadzali, ale to była ta jedyna zgoda w tym temacie, na którą nas w Polsce było stać. A jak się tę ustawę uchwali jako pewnego rodzaju plaster na sytuację, która jest, to w następnym Sejmie przeprowadzić uczciwie i rzetelnie proces referendalny, żebyśmy mieli na lata tę kwestię rozstrzygniętą przez większość społeczeństwa i silny mandat. Jak Szymon Hołownia by głosował w takim referendum?
To niech mi pan, jak uzgodnimy pytania, to ja wtedy panu powiem, jak będę głosował w referendum. Czy jest pan za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego? Ja jestem za tym, żeby w Polsce obowiązywała ta ustawa, którą zburzył Jarosław Kaczyński Trybunałem No dobrze, tylko że tam ja zadałem jakieś pytanie, w referendum jest odpowiedź tak albo nie, a pan daje odpowiedź zdanie złożone. No tak czy nie? Jest pan za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego? Czy... Ale co to jest kompromis aborcyjny? No nie, pan mówi o tym, że od roku mówi o referendum, ja wymyśliłem to 10 sekund temu. No dobrze, takie ale pytanie jest lepsze niż żadne. Jeżeli się pojawia takie pytanie, no nie, no właśnie o to chodzi, żeby w referendum były pytania nie lepsze niż żadne albo słabej jakości, tylko takie, jak powinny być. No ale pan nie zadaje żadnego. Co to jest kompromis aborcyjny? To, co mieliśmy w Polsce. No to ja odpowiadam, że jestem na tak. Jest pan za utrzymaniem tego, za utrzymaniem tego, co Kaczyński zburzył wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i o tym mówię. No to nie jest... Jest jakaś odpowiedź. To, no, innej nie udzielam od... To nie było takie złe wcale to moje pytanie w takim razie. No, starał się pan. No, dziękuję. Widzi pan, zaprosimy na konsultację, jak już będziemy robili to. Dziękuję bardzo. Chciałem po prostu się dowiedzieć, czego się oczekuje od wszystkich liderów jasnego stanowiska, żeby przestali kluczyć. Niech powiedzą, wygramy wybory, to zmienimy prawo tak, że Polki będą bezpieczne. Ja już nie chcę słyszeć, że prywatnie mają inne zdanie. Tak mówiła Barbara Nowacka, wzywając tam dalej wypowiedzi o tym, żeby właśnie Hołownia, Tusk, Kosiniak-Szłapka i wielu innych powiedzieli, czy są po stronie kobiet, czy nie. No i? No, to do pana, nie do mnie. No tak, tylko że ja odpowiadam tak, jak odpowiedziałem przed chwilą. Moje stanowisko w tej sprawie jest jasne. Ja go nie zmieniłem. Ono jest dokładnie takie, jak powiedziałem przed chwilą. A więc trzeba jak najszybciej w tym Sejmie, jeżeli to jest możliwe, wrócić do tego stanu, który Jarosław Kaczyński zburzył i który nie odpowiadał wszystkim nam, bo wszyscy mamy inne poglądy niż te, które były w tej ustawie, ale zapewnia jakieś minimum zgody na niezgodę w tej trudnej sytuacji, a później przeprowadzić referendum. Ja się od niczego nie uchylam, w niczym nie kluczę, niczego nie ukrywam, niczego nie chowam. Przeciwnie, przecież bardzo wyraźnie mówię, może też Barbara Nowacka to słyszała, że kiedy słyszymy o takich sytuacjach, które teraz w Polsce mają miejsce, jest to coś, co doprowadza do najwyższego oburzenia i doprowadza do takiego przekonania, że coś jest w państwie nie tak, jeżeli zmienia się dzięki regulacjom, które ma na wielu płaszczyznach, w maszynkę do mielenia ludzi, w sytuację, w której ktoś gdzieś tam w Sejmie mówi, ofiary muszą być, trudno, ale najważniejszy jest ten mój interes, państwo, które nie widzi oczu człowieka, łez człowieka. My, kiedy zajęliśmy się tym tematem też od takiej strony pragmatycznej u nas w Instytucie Strategii 2050, komentując program Za życiem, teraz mieliśmy kontrolę tego programu i jego wykonania, mówiliśmy wprost, co dzisiaj już można by było zrobić od strony państwa, żeby kobietom, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, kilkadziesiąt tysięcy, może więcej kobiet rocznie w Polsce, zapewnić na oddziałach taką pomoc, jakiej, jak widzimy, już ze wstępnych ustaleń nie otrzymała pacjentka z Pszczyny. A więc interdyscyplinarnie... I co należałoby zrobić, żeby... Przede wszystkim powołać... Bo to jest chyba taki problem, no w ogóle szerszy i może nawet, jeśli dobrze, że dyskutujemy o czymś, to właśnie o tym, że kobiety w takich sytuacjach nie mają takiej pomocy, jaką powinny mieć. Powinny mieć. I tu nawet nie chodzi o to, że będziemy teraz dyskutować, co kobieta powinna brać, bo to kobieta powinna móc podjąć decyzję w tej sprawie, a państwo, jeżeli chce. Już trochę nie, inny temat. Może ktoś w końcu powie zespół lekarzy, proszę bardzo, mamy tam bardzo jasne punkty w tym naszym raporcie. Zespół 4 lekarzy, którzy na stałe opiekują się daną pacjentką, tak, żeby nie musiała rozmawiać na nowo z każdym lekarzem dyżurnym, płacąc koszty psychologiczne, tylko czuła się zaopiekowana przez specjalistów. W sytuacji, w której pojawia się taka ciąża na oddziale, szpital zawiadamia pracownika socjalnego, który jest dedykowany do tej pacjentki i idąc za nią rozwiązuje, pomaga rozwiązywać problemy. Ktoś będzie potrzebował psychologa perinatalnego, ktoś inny hospicjum perinatalnego, ktoś inny załatwienia spraw w domu, ktoś inny opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Należy zmienić regulację, że te wszystkie albo większość benefitów przysługują do 3 roku życia dziecka. Powinny przysługiwać co najmniej dobrze, do 18 lat. Czy macie teraz policzone, ile by to wszystko brzmi, to super. Może nie super, nieodpowiednie słowo, ale brzmi to godnie, tak? W porównaniu z tym, co pewnie mamy dziś. Natomiast czy macie policzone, ile by to kosztowało? Kosztowałoby na pewno mniej niż kolejny zsumowany Polski Instytut Rodziny i Demografii i tym podobne wymysły. Mniej niż 50 milionów dodatkowych na fundusz kościelny. No nie, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ja zawsze, jak polityk mówi o jakimś świetnym rozwiązaniu, które zrewolucjonizuje jakąś dziedzinę życia, to pytam, a ile to kosztuje? I skąd weźmiecie pieniądze na to? Jak to skąd? Przecież my mamy dzisiaj w budżecie państwa wpływy takie, które zapewniają realizację nie tylko tego pomysłu, ale i wielu innych pomysłów, które dzisiaj można byłoby zrealizować. Nie powiem panu w tej chwili, czy to jest kilkaset milionów złotych w skali 40 tysięcy takich problemów, czy 50 tysięcy takich problemów rocznie, ale z całą pewnością, znając stan finansów publicznych, a przede wszystkim wydatków finansów publicznych, mówię, że nie ma w Polsce dzisiaj rzeczy ważniejszej niż zajęcie się najsłabszymi, tymi, którzy cierpią, tymi, którzy płaczą i stoją na granicy życia i śmierci, bo państwo, które nie umie się zająć takimi osobami,
tylko mówi, ty musisz dokonać takiego, a nie innego heroicznego wyboru, bo ci Kaczyński każe, to jest do kitu państwo. Państwo, które nie widzi łez najsłabszego, a ci ludzie znajdują się w dramatycznej sytuacji. Takich osób, które potrzebują pomocy, bo to nie mówimy tylko o takich sytuacjach, tylko można by wyliczyć, jest bardzo dużo, to jest 40 tysięcy, to troszeczkę za mało. Mówię o przypadkach, którymi należałoby się zająć i to po prostu w skali państwa kosztuje miliardy. Kosztuje miliardy. Trzeba wziąć. Tak. No ale czy mówi pan, że nie jesteśmy w stanie sensowniej zarządzać tymi... Pan mówi, że jesteśmy w stanie, to ja pytam, skąd wziąć te pieniądze? No z budżetu państwa, przecież tłumaczę. Mamy budżet państwa, wie pan, no jeżeli my wychodzimy tak, jak wyszliśmy na przykład... No, ale to jest taka trochę odpowiedź, to skąd? To nie jest taka odpowiedź. Jeżeli na przykład wychodzimy tak, jak wyszliśmy 2 tygodnie temu i mówimy, należy obniżyć VAT z 23 do 20% i z 8 do 7%... No, jak się obniża, to raczej są mniejsze wpływy do budżetu państwa. To prawda, ale my wiemy, ile to kosztuje, że to kosztuje około 30 miliardów złotych, że wzrost z powodu inflacji wpływów z VAT-u do budżetu państwa, no bo po prostu jak więcej coś kosztuje, no to więcej się od tego płaci VAT-u, wynosi około 33 miliardów, a więc budżet państwa jest w stanie poradzić sobie z różnymi tego typu ruchami, które dzisiaj są niezbędne choćby w obszarze walki z drożyzną. Mówimy na przykład, teraz przygotowaliśmy też projekt likwidacji opłaty emisyjnej i zastąpienia jej opłatą paliwową, to kolejne 2 miliardy złotych. Budżet państwa jest w stanie dzisiaj sobie na to pozwolić, że Polakom dać te 10 groszy mniej na litrze. My mamy policzone koszty na przykład reformy ochrony zdrowia, którą zaproponowaliśmy w tym naszym przekrojowym programie, ale mamy też świadomość, jak mnóstwo pieniędzy dzisiaj przez budżet państwa przecieka. I pan może powiedzieć, dobra, to jest populizm. Dla mnie to nie jest populizm. Dla mnie każde 30 czy 50 milionów, które można by było wydać na uratowanie życia ludzkiego, to są pieniądze, na które warto zwracać uwagę. Ale inaczej, populizm to jest, jak się mówi, na tym poziomie ogólności. Populizmem przestaje to być w momencie, kiedy pan mówi uszczelnie tu i tu, zrobię to i tu i stąd wezmę te pieniądze. No to wtedy mam o czym gadać. Tak, to nie jest populizm. Możemy rozmawiać choćby o podwyższeniu funduszu kościelnego, możemy rozmawiać choćby o tworzeniu kolejnych instytucji, kolejnych etatów w administracji. Podwyższeniu czy obniżeniu funduszu kościelnego? No przecież podwyższyli go 52 miliony. Aha, myślę, ale pan chce obniżyć. No ja chcę w ogóle zlikwidować fundusz kościelny i zastąpić go, jest to w naszych propozycjach, dobrowolnym odpisem podatkowym albo zwiększeniem limitu darowizny na cele kultu religijnego. Jeżeli ktoś chce, to, a ja mogę chcieć, to będziemy utrzymywać nasze kościoły sami, bez zależnej od polityków dotacji. No przecież to jest fair. To jest trochę taka odpowiedź jak za czasów ruchu Paligota. Jaka? No właśnie taka. To znaczy? Skąd wziąć pieniądze? Zlikwidować fundusz kościelny? Nie, ale... To trochę za mało, żeby to wszystko sfinansować. Ale przecież ja nie mówię, że to wyczerpuje odpowiedź na to pytanie. Mówię o tym, jak trzeba odchudzić administrację. Dlaczego na przykład budżety urzędów centralnych rosną w takim tempie o setki milionów złotych za rządów Prawa i Sprawiedliwości, podczas kiedy można by było je zaoszczędzić? Dlaczego nie jesteśmy w stanie dzisiaj zablokować tego chorego mechanizmu, który każe nam płacić kary za rzeczy, które się dzieją? Wie pan, to są dziesiątki miliardów złotych, które mogą dzisiaj posłużyć dobrym celom. Dlaczego miałem jeszcze nie zrobić? No, zobaczymy. Chciałem zapytać jeszcze i wrócić do tego mojego pierwszego pytania. Pytania o Donalda Tuska i trochę szerzej na to spojrzeć. No, po pierwsze trochę to jakby on was zapędza w kozi róg. Wy odpowiadacie na te pytania o te tematy, które on wytycza. Ale następnym tego elementem jest mowa o zjednoczeniu. I teraz tak, pan jest patriotą? Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To jest takie prowokacyjne pytanie od razu. Wiem, że dzisiaj Donald Tusk skonstruował pewien test na patriotę. Tak, dlatego tak pytam. Później ktoś to wytnie i będzie, że pana męczyłem, czy jest pan patriotą. Natomiast chodzi dokładnie o następujące zdanie. W Polsce do wyborów jako opozycja pójdziemy zjednoczeni. Kto tego nie będzie akceptował i rozumiał, sam znajdzie się na marginesie polityki. To jeden z oczywistych testów na patriotyzm. To zda pan ten test na patriotyzm Tuska, czy nie? Po pierwsze, dzisiaj też usłyszawszy tę wypowiedź, pytałem wielu i współpracowników, i naszych wyborców, i ludzi z ruchu, czy może ja mam jakieś błędne wrażenie, czy oni też odczytują tę, moim zdaniem, niezręczną wypowiedź bardziej jako szantaż albo groźbę, a nie jako zaproszenie do współpracy, bo tak ona trochę brzmi. I to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że no, ja się czuję jednak w kłopocie, jeżeli ktoś znowu zaczyna używać mechanizmów, które dzielą Polaków na tych, którzy stoją po właściwej stronie i tych, którzy stoją tam, gdzie stało ZOMO, decydując o tym, że on będzie mówił, kto jest w Polsce patriotą albo nie. A po trzecie wreszcie, Donald Tusk, proponując to zjednoczenie opozycji, o którym coraz goręcej słyszymy z ust Platformy Obywatelskiej, totalne zjednoczenie totalnej opozycji, jakby powiedział pewnie PiS, proponuje nam lekarstwo, które 6 razy zawiodło.
Ja myślę sobie, że jak ktoś 6 razy w życiu przyjął lekarstwo, które zawiodło, jak za 7 razem idzie do lekarza i mówi, przepisz mi pan lekarstwo, no to i mówi, ale lekarz mówi mu, to nie działa, a on mówi, wie pan, ale ja to znam i lubię, to niech mi pan przepisze 6 raz to, które nie działa. Czyli to nie jest teraz. Znów, to upraszczając, pan nie da się szantażować. Nie, nie zamierzam. I 2 miliony naszych wyborców, działaczy naszego ruchu, to nie są ludzie, którzy dadzą się zapędzać gdziekolwiek, bo my nie potrzebujemy ojca. My nie potrzebujemy patriarchy, my nie potrzebujemy mesjasza, my nie potrzebujemy kierownika. My jeśli już, to potrzebujemy partnera. Odpowiedzialnego partnera, który jest w stanie usiąść do stołu i bez paternalistycznego tonu, bo w tej wypowiedzi pan znajdzie o tym, że a partie opozycyjne tak się trochę droczą, ale na koniec dnia i tak wszyscy skończycie w jednej zupie. Już tutaj troszeczkę parafrazując. Tak, no nie, to nie będzie w ten przesądzone w zasadzie. I tylko to jest takie wysłanie wam takiego delikatnego sygnału, że to się stanie nie na waszych warunkach, tylko w warunkach Platformy. Ale to się działo 6 razy na warunkach Platformy i zawsze kończyło się wygraną PiSu, więc tym razem nie może się stać na warunkach Platformy, tylko musi się stać w warunkach depolaryzacji sceny, a nie nakręcania polaryzacji. Chciałbym powiedzieć dziś Donaldowi Tuskowi, Donald, to lekarstwo po prostu nie działa. Dzisiaj możecie powoływać się na wariant węgierski, tu Donald Tusk też powołuje się na to, tak trochę odczułem, jakby miał franczyzę na pewien ten węgierski model rozwiązywania spraw, mówi o spotkaniu z Peterem Markizajem. Ja też się z nim będę widział w najbliższych tygodniach i będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje na Węgrzech, ale dla nas dużo bliższym przykładem powinny być Czechy, w których to zjednoczenie opozycji było w 2 blokach, było bardzo pragmatycznie poukładane i sensownie poukładane i było przede wszystkim robione na zasadach partnerskich, a nie na zasadach jeden dominuje wszystkich. Nie dlatego, że ja mam jakiś problem z tym czy innym, tylko że po prostu tak się nie wygra. Może jeszcze inaczej, tak znów bardziej po polsku i prościej, żebyśmy wszyscy zrozumieli. Ja się cały czas staram, ale no widzę, że... Bardzo dużo trudnych pan słów używa. Depolaryzacja na przykład? Depolaryzacja, wszyscy siedzimy zaraz... A ja mogę panu chętnie wytłumaczyć, co to jest depolaryzacja. Ja będę zaraz googlował i tak dalej. Nie, spokojnie, ale to chodzi mi o coś jeszcze prostszego, że tak tam pan powiedział po prostu. Czy to jest tak, że pan po prostu nie chce się jednoczyć, czy pan chce się jednoczyć na swoich warunkach? O. Ja po prostu nie widzę sensu w takim modelu jednoczenia, jaki dzisiaj jest przez Platformę i Donalda Tuska zaproponowany. Nie widzę w tym sensu politycznego, nie widzę w tym sensu merytorycznego, a więc nie widzę powodu, żeby dalej iść tą drogą i kontynuować odpowiadanie na tego typu zaczepki czy paternalistyczne komentarze. To nie jest znów odpowiedź na moje pytanie. No ale to, bo pan, zaraz, pan mamy zaproponował mi odpowiedź A telewizji. I B. Tak, tak. A ja mówię, odpowiedź C jest odpowiedzią, która jest tą odpowiedzią, której chcę udzielić. Może okay. No to jest, tylko nic wynika. No, ale to dlatego nie powinien pan pisać pytań referendalnych, bo się w tym po prostu nie odnajdziemy. No już jakby jedno wymyśliłem, mi się spodoba.